Raport zaprasza Anna Mazur. Już czas na najnowsze wiadomości z województwa śląskiego. W dzisiejszym wydaniu raportu zobaczą Państwo między innymi temat akcji ratowniczej w KWK Pniówek. Trudny koniec ferii dla uczniów zniszczonej katowickiej szkoły. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 31. 4 lutego wznowiona zostanie akcja ratownicza w kopalni KWK Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przypomnijmy, do wybuchu metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy życie straciło 16 górników i ratowników górniczych, a 7 wciąż uznawanych jest za zaginionych. Aby wznowić akcję ratunkową, trzeba podzielić ją na 2 etapy oraz wydrążyć nowy 350-metrowy chodnik. Monitorowaliśmy tą przestrzeń i w grudniu okazało się, że te warunki ulegają na tyle poprawie, że można myśleć o rozpoczęciu przygotowań w kierunku wejścia w ten teren otamowany. Dlatego też wystąpiono z wnioskiem kopalnia do dyrektora Urzędu Górniczego o zdjęcie tak zwanego pola pożarowego. Już pole pożarowe w swych granicach, jak jest utworzone, nie można prowadzić żadnych robót górniczych. Zdjęcie pola pożarowego umożliwiło nam przygotowanie, tak zwane, no, po górniczemu mówimy to przygotówki, żeby się przygotować na wejście powtórne do przestrzeni, która została otamowana. W ramach pierwszego etapu rejon wyrobiska zostanie otamowany, aby ocenić stan wyrobiska. Jedno, co już jest wiadome, że znajduje się tam woda. Etap ten ma potrwać 3 doby. Następnie ratownicy po zaginionych górników wrócą dopiero w drugim etapie. Czas przygotowania może potrwać od 4 do 6 miesięcy. Ten etap, tak jak powiedziałem, jest to pierwszy etap, który pozwoli nam zbliżyć się do ludzi, których zostawiliśmy na dole, do ludzi zaginionych. Natomiast kopalnia rozważa już kolejny etap, drugi, który pozwoliłby dojść bezpośrednio po zaginionych. Tutaj w etapie drugim przewidujemy wykorzystanie właśnie tego otwartego wyrobiska i wykonanie nowego, dodatkowego wyrobiska celem bezpiecznego dojścia po zaginionych. Ten etap oczywiście to jest etap wymagający czasu, to jest około 4 do 6 miesięcy wszystkich uzgodnień, pewnej analizy i poprzez ten etap chcielibyśmy, po tym, który będzie proponowany, chcielibyśmy dojść po zaginionych. We wznowionej akcji ratowniczej udział weźmie kilkadziesiąt zastępów ratowników ze wszystkich kopalń należących do JSW. Na każdej zmianie będzie to 9 zastępów. Wybuch, do którego doszło w piątek w jednej z kamienic w Katowicach-Szopienicach przy ulicy Bednoża, uszkodził sąsiadujące budynki, w których znajdują się między innymi szkoły. Dlatego też uczniowie tych placówek na razie będą uczyli się zdalnie. Wracamy do tragedii, do której doszło w jednej z kamienic przy ulicy Bednoża w Katowicach-Szopiennicach, gdzie śmierć poniosły 2 osoby, a kilka z obrażeniami trafiło do szpitala. Wybuch uszkodził też sąsiednie budynki. W 2 z nich działają szkoły. Duża skala zniszczeń niestety sprawiła, że uczniowie na razie muszą pozostać w domach. Mamy rzeczywiście do czynienia ze szczególną sytuacją, niemniej priorytetem miasta jest to, żeby najmłodsi mogli jak najszybciej wrócić do tego stacjonarnego nauczania, bo wiemy, że to jest najbardziej korzystny system nauczania dla najmłodszych. Wyznaczone już zostały placówki edukacyjne, które znajdują się nieopodal tej szkoły, tak aby w tych pomieszczeniach, tych placówek mogły odbywać się właśnie te zajęcia stacjonarne. Na początku przyszłego tygodnia uczniowie mają zacząć naukę stacjonarną w nowych miejscach. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 55 specjalnej będą chodzili do szkoły podstawowej nr 44 przy ulicy Morawy i tam będą odbywały się zajęcia. Natomiast ci uczniowie, ta starsza część uczniów, czyli młodzież z zespołu szkół przemysłu spożywczego, będzie uczęszczała do zespołu szkół zawodowych nr 3. Natomiast na to, aby przygotować te pomieszczenia w tych wspomnianych placówkach, potrzebujemy jeszcze trochę czasu. W związku z tym przez najbliższe dni ta nauka będzie się odbywała w sposób zdalny, a jeżeli już rzeczywiście uda się to w miarę możliwości w sposób hybrydowy. Natomiast docelowo, najpóźniej od przyszłego tygodnia, mamy taką nadzieję, to ci uczniowie wrócą już do nauki stacjonarnej.
Od rana na miejscu pracował nadzór budowlany, który ma ocenić sytuację uszkodzonych budynków. Dopiero po przedstawieniu raportu katowicki magistrat będzie mógł oszacować skalę zniszczeń, do których doszło w piątek w placówkach oświaty. W minioną niedzielę wolontariusze w całej Polsce i na świecie kwestowali na rzecz 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz pierwszy grano dla dużych i małych. Z kamerą udaliśmy się do Sosnowca, gdzie odbył się wojewódzki finał WOŚP-u. 29 stycznia odbył się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce, ale i na świecie można było spotkać kwestujących wolontariuszy. Po kilku latach przerwy wojewódzki finał odbył się w Sosnowcu i to właśnie tam wybraliśmy się z kamerą. Cieszę się, że wróciliśmy na halę, bo przez parę lat tutaj na hali nie widzieliśmy się z mieszkańcami, a widać, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby w jednym miejscu zgromadzić wszystkich, bo można wiele rzeczy się nauczyć, można wiele rzeczy wylicytować, kupić, a przy okazji albo może odwrotnie, robiąc to, a przede wszystkim grać dla Orkiestry Świątecznej Pomocy i pomagać wszystkim Polkom i Polakom. Widzisz tych ludzi, widzisz ile tych ludzi jest, ile jest radości, ile chęci pomagania. W tym roku walczymy z sepsą. Każdemu pomagamy, i małemu, i dużemu. W zależności od haseł roku były one różne, ponieważ zdrowie jest najważniejsze dla człowieka. I cały ten sprzęt, który później fundacja kupuje, widzimy w każdym szpitalu, praktycznie tu dookoła nas. To są bardzo dobrze zebrane pieniądze i bardzo dobrze wydane pieniądze, więc tutaj wiemy doskonale, że ten sprzęt faktycznie ratuje ludziom życie i myślę, że trzeba pomagać. Jesteśmy tutaj, by przede wszystkim szkolić ludzi i ewentualnie, gdyby coś się komuś stało, to nieść pomoc. Dzisiaj przeprowadziliśmy, myślę, już kilkadziesiąt takich szybkich szkoleń z zakresu resuscytacji, czy to dzieci, niemowląt, czy dorosłych, a nawet psa. Chcemy wygrać z sepsą, brzmiało hasło tegorocznej edycji, bo jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20% wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Dlatego, że żeby chore dzieci miały leki, żeby zrobić lepiej dla tych chorych dzieci. No, zawsze chciałam i to było takie może małe marzenie moje, bo warto pomagać. Bo co roku gram i pomagam. Przede wszystkim pomaganie ludziom w jakiejś orkiestrze świątecznej pomocy. Zawsze śledziłem te wydarzenie i chciałem kiedyś w nim uczestniczyć po prostu. Lubimy pomagać ludziom i jesteśmy też, żeby reprezentować nasze szkoły. Dlatego, że lubię pomagać osobom, które mają gorzej od nas w życiu oraz reprezentuję moją szkołę. Nie, myślę, że to bardzo słuszna sprawa jest. Trzeba pomagać, nie? Tak samo ludziom, jak i zwierzętom. My to robimy już od 3 lat, także atmosfera tutaj jest mega i tak jest co roku. No, żeby pomóc, po prostu zbieramy dla dzieci pieniążki, żeby im pomagać po prostu, nie? Jak nie będziemy zbierać, to nie będziemy mieć nic w szpitalach, moim zdaniem. Deklarowana kwota na zakończenie 31. finału WOŚP wynosi ponad 154 miliony złotych. I jest to o ponad 18 milionów więcej niż na zamknięcie 30. finału w ubiegłym roku. Jak podaje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ostateczne podsumowanie 31. finału nastąpi 8 marca. Co roku wspieram po prostu Wielką Orkiestrę, bo taki jest cel, bo na tym polega pomaganie drugiemu człowiekowi. W poniedziałek 30 stycznia odbyła się konferencja poprzedzająca obrady sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której poruszono ważne kwestie dotyczące m.in. in vitro czy wyboru 5. członka zarządu Województwa Śląskiego. Podczas 53. sesji Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwały dotyczące uruchomienia programu leczenia niepłodności metodą in vitro w regionie. W budżecie na ten cel znajdzie się 5 milionów złotych. In vitro, program in vitro, coś na czym niezwykle nam zależy, oprócz tego, że w skali kraju chcemy, żeby ten problem był uregulowany i zbieramy podpisy pod projektem specjalnej ustawy, która spowoduje, że to in vitro wejdzie do systemu prawnego uchwalone przez Sejm. W budżecie województwa będzie zagwarantowane 5 milionów złotych
w przeznaczeniu na dofinansowanie projektu in vitro. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że pary, które starają się o potomstwo, będą mogły skorzystać z dofinansowania, praktycznie pełnego dofinansowania w kwocie 10 tysięcy złotych. Rolą samorządów na ten rok będzie również wdrożenie Krajowego Programu Działań na rzecz równego traktowania. Nasza komisja, Komisja Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości, ma w zakresie swojego działania właśnie przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, wykluczeniom, naruszaniu zasady równego traktowania ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie, ze względu na światopogląd, na wyznanie, religię, na niepełnosprawność, wiek również. Inną ważną kwestią poruszaną na dzisiejszej sesji był wybór piątego członka zarządu województwa śląskiego. Na wniosek marszałka Jakuba Chełstowskiego Sejmik Województwa Śląskiego w głosowaniu wybrał Grzegorza Boskiego, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego w Częstochowie. Podczas trwania For Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach po raz pierwszy został zaprezentowany prototyp najnowszego samochodu elektrycznego polskiej marki. To była prawdziwa gratka dla wszystkich fanów motoryzacji, którzy w ostatnich dniach odwiedzili Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i odbywające się tam targi For Design Days. Zdecydowanie to jest auto, które chcemy wyprodukować w Polsce, tak? Polska ma największy rynek motoryzacyjny, który nie ma własnej marki i chcemy wkroczyć. Pole, na którym bazujemy, elektrycznych samochodów, jeszcze nie ma ustalonych zasad, więc polega na tym, że jesteśmy w stanie wkroczyć na rynek, odkroić sobie jakiś kawałek, tak? I w tym samym czasie biorąc udział w tworzeniu tych zasad, które są stworzone do motoryzacji elektrycznej. Projektanci podkreślają, że to, co wyróżnia samochód polskiej marki, to elegancka sylwetka, uniwersalność, przestronność, a samochód rozpędzi się do 100 km na godzinę w ciągu 7 sekund. Natomiast jeśli chodzi o design, to prace nad produkcją seryjną już trwają. Oczywiście to też jest nowa marka. Ja jestem z zasady, wierzę w to, że marka musi być podpięta produktem, a ten produkt musi przedstawiać wizję naszej marki i to, co chcemy oferować naszym klientom. Podstawy tego są parametry, które zidentyfikowane są przez strategię produktu, po czym my wkraczamy, jeśli chodzi o strategię design i styling. I na tym się bazujemy, aby doprowadzić samochód, który jest tutaj, tak jak widzimy, przedstawia już intencje do produkcji też. To nie jest jakieś marzenie któregoś projektanta, ale to jest kompetentny produkt, tak? Fabryka, w której będą produkowane polskie samochody elektryczne, będzie znajdowała się w województwie śląskim, a konkretnie w Jaworznie. Choć projekt wpadł w poślizg, bo budowa stanęła w miejscu, to jednak inwestycja wydaje się wychodzić na prostą. Szacujemy, że wszystkie prace przygotowawcze, łącznie z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zostaną zakończone do końca tego roku, po to, aby na początku przyszłego roku rozpocząć sam proces inwestycyjny. Zakładamy, że pod koniec 2025 roku pierwsze samochody elektryczne z naszych linii produkcyjnych zjadą i będą mogły być oferowane klientowi docelowemu. W Żorach doszło do podpalenia budki z jedzeniem. Sprawcą zdarzenia był mężczyzna, którego wcześniej policja zatrzymała za jazdę pod wpływem alkoholu. Policja w Żorach została powiadomiona o próbie podpalenia budki z jedzeniem. Motyw mężczyzny odpowiedzialnego za ten czyn był związany z wcześniejszym zatrzymaniem przez policję. Zostaliśmy powiadomieni o próbie podpalenia budki z pożywieniem typu fast food przy ulicy Stodolnej. Mężczyzna, sprawca tego zdarzenia nie był znany, natomiast w krótkim czasie został wytypowany przez żorskich kryminalnych. Mężczyzna ten tydzień wcześniej w rejonie tej budki został zatrzymany do policyjnej kontroli, gdzie stracił prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu i to na pewno też przyczyniło się do jego dalszych poczynań. Mężczyzna przyznał policjantom, że działał pod wpływem impulsu i nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu. Okoliczności zdarzenia mrożą krew w żyłach. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mężczyzna ten przyznał się do zarzucanego mu czynu. Powiedział, że kierowały nim wzburzenie i taki impuls. Postawił benzynę, butelkę z benzyną pod budką, podpalił to. Natomiast nie spodziewał się, że takie będą rezultaty tego wszystkiego. Mężczyzna przyznał się do winy. Odpowie teraz za narażenie osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Na zakończenie raportu zapraszam Państwa już tradycyjnie na wiadomości z kraju i ze świata.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że ceny biletów PKP będą niższe. Premier podczas konferencji prasowej ogłosił, że w zeszłym tygodniu spotkał się z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz zarządem PKP Intercity i apelował o redukcję cen, a najlepiej o powrót do poprzednich niższych cen biletów. A jakie będą tego efekty, przekonamy się już niebawem. Dobra wiadomość dla kredytobiorców. Wakacje kredytowe mogą zostać z nami na dłużej. Ustawowe wakacje kredytowe mogą zostać przedłużone na 2024 rok. O tym fakcie poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Resort, zanim podejmie decyzję, będzie z pewnością analizował sytuację związaną z inflacją oraz wysokością stóp procentowych. Polska gospodarka spowolniła. Produkt krajowy brutto PKB Polski w 2022 roku wzrósł o 4,9%, podczas gdy w 2021 roku było to 6,8%. Te dane wynikają z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS zaznaczył, że informacje te mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych. Niezidentyfikowane samoloty zaatakowały i zniszczyły we wschodniej Syrii przy granicy z Irakiem konwój z irańską bronią. W tym ataku są zabici i ranni. O tej sytuacji poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. To wszystko na dziś w raporcie. Już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym zobaczą Państwo rozmowę z dietetyk Elżbietą Krajczok, z którą poruszony zostanie temat otyłości. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.